Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na bardzo smutnej uroczystości pogrzebu Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie. Niestety pani prezydent Gronkiewicz zdecydowała, że pozbędziemy się tej jakże ważnej spółki, która dostarcza mieszkańcom Warszawy, budżetowi miasta 50 milionów złotych, blisko 50 milionów złotych rocznie. Jest spółką rentowną, zatrudnia 2000 pracowników, dobrych pracowników. Niestety postanowiła tą spółkę sprzedać i my tutaj, przedstawiciele młodzieżówki SLD, spotykamy się, aby zaprotestować w ten symboliczny sposób. Mamy tutaj przed sobą trumnę tego wspaniałego przedsiębiorstwa i z przykrością informujemy, że niestety warszawiacy przegrali bitwę z panią prezydent Gronkiewicz-Waltz, która nie chciała podjąć z nimi dyskusji. W programie wyborczym Platformy Obywatelskiej nie podjęła z nami rozmowy, nie powiedziała, że chce tej spółki się pozbyć, no ale no niestety, no w tym momencie nie możemy nic zrobić i możemy tylko zrobić ten symboliczny pogrzeb. Oddam teraz głos koleżance Wiecie Kowalskiej, która odczyta apel do pani prezydent i do zgromadzonych tutaj osób. Szanowni Państwo, walczyliśmy do ostatniego momentu jako FMS i SLD Odnowa. Dzisiaj, jak pokazuje rzeczywistość samorządowa w Warszawie, demokracja umarła. Dzisiaj jedna partia decyduje o tym, co się stanie z Warszawą, z majątkiem miasta, z pracownikami, bez aktywnego udziału mieszkańców Warszawy. Jak dzisiaj wygląda demokracja w samorządzie? Czy inne partie są w ogóle potrzebne pani prezydent i radnym PO do zarządzania miastem? Dlaczego sprzedaż spektra to najpilniej chroniona przed mieszkańcami Warszawy tajemnica? Dlaczego pani prezydent nie ujawni wszystkich dokumentów dla mieszkańców Warszawy, dla pracowników i ich rodzin? Czy jest gwarancja pakietów socjalnych dla pracowników i ich rodzin? Czy dzisiaj jeszcze ktoś się pracownikami spectu przejmuje? Czy dla radnych PO i pani prezydent liczą się tylko pieniądze? Spect to spółka z tradycją, historią i ponad 1500 osobową załogą. To ciepło w naszych domach, to spółka, która nie przynosi nigdy strat. A modernizacja infrastruktury specowskiej to dzisiaj najwyższy europejski poziom. Pani prezydent, dlaczego nie chciała pani referendum? Dlaczego nie spotkała się pani dzisiaj z pracownikami i ich rodzinami? Dlaczego wreszcie sprzedaż specu jest tak ograniczona informacyjnie? Dlaczego przed dniem sprzedaży stawki opłat poszły w górę? Pani prezydent, w czyim interesie jest sprzedaż spółki? Bo chyba nie w interesie Warszawy. Pracownicy, jesteśmy z wami, my młodzi z SLD Odnowa i FMS. Zawsze z wami byliśmy, bez względu na poglądy. Dzisiaj stajemy z wami ramię w ramię i mówimy nie pani prezydent, nie radni Platformy Obywatelskiej. Czy ci pracownicy znajdą w PO zatrudnienie? Czy pani prezydent wyżywi ich rodziny, zatankuje ich samochody i kupi ciepłą kurtkę dla dzieci, gdy nadejdzie sezon grzewczy? Pani prezydent, nigdy tego nie zapomnimy. Oraz wam, radni Platformy Obywatelskiej. I liczymy, że kolejne władze samorządowe upublicznią w pełni całą historię sprzedaży spec, a w wyrazie jakichkolwiek nieprawidłowości znajdą winnych tej tragedii. Pani prezydent, jak będą wyglądać odprawy dla pracowników? Czy ludzie z najwyższych stanowisk wzbogacą się kosztem tych najmniej zarabiających w spółce? Pani prezydent, nie rozumiemy pani decyzji, nie rozumiemy sprzedaży specu, bo tak naprawdę nic o tym nie wiemy, bo w zaciszu gabinetów szczelnie ukrywano kulisy sprzedaży tej rentownej spółki. Dlaczego? Pracownicy, jesteśmy z wami, krzyczymy głośno nie dla gabinetu pani prezydent Warszawy, nie dla decyzji ratuszu radnych PO, tak dla odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz z urzędu prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Skoro ratusz nas nie szanuje, czas go zmienić. Teraz głos oddam Koszowi Natosowi, szefowi Biura Medialnego SLD. Proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, jak patrzę na te znicze, które nie chcą płonąć tutaj, to właśnie nasuwa mi się pytanie, czy te znicze po prostu nie chcą płonąć, bo tak mocno Platforma Obywatelska zażenowała nas swoim zachowaniem w samorządach, tak mocno rozdmuchiwała sprawy związane z prywatyzacją, że jej nie będzie, że zostanie ukryta. Dzisiaj po raz pierwszy w Polsce niestety możemy powiedzieć, że poważna spółka samorządowa zostaje sprzedana. To jest pierwszy krok do likwidacji tak naprawdę samorządności w Polsce. Bo to samorząd powinien rządzić swoimi spółkami. To samorząd powinien decydować o tym, jak te spółki są zarządzane. Oddajemy kapitał w obce ręce, ale oddajemy też miejsca pracy. Oddajemy nasz kapitał, samorządowy kapitał. Jestem samorządowcem w mieście Gnieźnie, w którym również były wstępne zakusy do prywatyzacji spółek, do prywatyzacji związanych z prywatyzacją szpitali. Platforma Obywatelska dokonuje szalejącej prywatyzacji w Polsce. Dzisiaj mamy pierwszy dowód na to. Mam nadzieję, że na tym się tylko skończy. Niestety dzisiaj musimy pochować pierwszą ofiarę prywatyzacji PO. Współczuję pracownikom, współczuję wszystkim tym, którzy chcą
pracować. Chcą pracować dla miasta stołecznego Warszawy. Nie dla zewnętrznego kapitału. Nie wiadomo, czy te osoby utrzymają swoje miejsca pracy. Platforma Obywatelska, wzywamy was, zaprzestańcie mordować spółek. Zaprzestańcie mordu tak naprawdę wszystkiego tego, co Polska budowała, co budowała Polska samorządowa. Sojusz Lewicy Demokratycznej sprzeciwia się takiemu zachowaniu. I dzisiaj ten symboliczny gest. Mamy nadzieję, że to koniec prywatyzacji rodem Platformy Obywatelskiej.